To hej, cześć, ponownie. Ostatnio robiłem poduszkę od skrzyni biegów, pokazywałem wam, jak się robi. To dzisiaj wam pokażę, jak się robi poduszkę od strony rozrządu. Zdemontuję w pierwszej kolejności filtr paliwa. Aha, nie wspomniałem, jakie auto. Volkswagen Touran, aczkolwiek czy to będzie Touran, czy to będzie Golf, czy to będzie Passat. Wszystko wygląda bardzo podobnie. Odkręcamy nakrętkę. A tą trzecią tu na dole luzujemy. No i dobra, wystarczy. Tu nie podejdę. Odkręcamy sobie wlew od płynu do spryskiwaczy. Dajemy sobie go na bok, przekręcamy go sobie. Teraz tak, panie i panowie, filterek już mamy odkręcony, to możemy sobie odczepić. I tam sobie go wykopiemy. Tu mam naszą nakręteczkę, która trzyma filterek, spadła. Ok. No dobra, jeszcze go sobie położę. Wyrównawczy zbiorniczek też trzeba odkręcić. Gdzie tam są dwa turksiki. Jeden. Drugi. I sobie go możemy wyjąć. Kieszkę sobie wczepimy oczywiście. Chyba. Ale się okaże, że nie zdemontuję. Zamontujemy. Już nie przeszkadza. Dobra. Także nasza poduszka już jest widoczna. To nasza klienta. Zaczepię na gumę. Także wam w oko nie dostał za chwilę. Dobra. I tak, ta łapa stabilizująca poduszkę. To są trzynastki. Dwie. Powinno tym pójść. Jak nie pójdzie, będę się przybrał. Jedna. Druga. Lewarek mam już podłożony oczywiście pod silnikiem. Teraz tak, widzicie co? Tam jeszcze są te dwie osiemnastki. Też na razie sobie tą gumę ściągnę. A rura mi przeszkadza, niestety. Od powietrza, ale to żaden problem. Ściągamy sobie. To warto zdjąć. Jedne. I ściągamy sobie drugie. Ok. Ściągamy sobie naszą rurę. Tędy, może mam tędy. Dobra, i mamy tam dwie osiemnastki. Dobra. Kluczyk. I teraz tak, jedna osiemnastka. Druga osiemnastka, było ładnie przykręcone na środku, na tych fasolkach, pamiętajcie, to ważne. Tutaj było już zgodnie ze sztuką. Jedną osiemnastkę.
dwie szesnastki. Ja to tylko ściągam tą poduszkę w celu weryfikacji, jaka to już jest u mnie. Tu się tłukło strasznie. I to była ta skrzynia biegów na pewno. Poduszka na skrzyni biegów, aczkolwiek jeszcze sobie sprawdzę, jak ta się zachowuje. Poduszka zdjęta. No dobra, skontrolowałem sobie starą poduszkę i porównałem do nowej. Zadzwoniłem do klienta, bo powiem wam szczerze, że wyrąbana była. Lata tutaj, a wam pokażę zresztą. Tu wszystko, widzicie, w miarę jest sztywne, nie wiem czy widzicie, no widzicie. A teraz wam pokażę, jak to było na nowej, tylko sobie tam włożę. Jak to jest na tamtej poduszce, zaraz wam pokażę. Tam już tak kolorowo nie jest. Dobra. Zobaczcie, jak to jest na tym. Tutaj co było. Zobaczcie, widzicie? To musi być oczywiście elastyczne, żeby to nam drganie nie przenosiło. Ale to praktycznie mogę sobie stukać tam. Także tu jest naderwane w tym miejscu. Szkoda by to było składać na tej starej poduszce, przejechać się, by się okazało, że dalej jest hałas. I tutaj był hałas, zwłaszcza przy puszczaniu, dodawaniu gazu. Tamten pod spodem tam jest taki jeszcze krótki łącznik, poduszkę między skrzynią a jak to powiedzieć, sankami. I tam ta guma też już nie jest w najlepszej kondycji, aczkolwiek powinna jeszcze podziałać. Te dwie poduszki są wyrąbane. Dobra, składamy. Ta śruba z tym ma być tutaj, bo to idzie do filterka naszego paliwa. I ta śrubka bez niczego idzie z drugiej strony. Dobrze. Skręcamy jedno troszeczkę. I teraz tak, podniesiemy do góry, delikatnie, żeby te dwie osiemnastki przyłapać. I ta sama szkoła jest, jak było przy skrzyni biegów, przy tej poduszce. Tam są fasolki. Pokażę wam na tej starej. I ta śruba ma być po środku tej fasolki. Widzicie? Jednej i drugiej po środku. Często gęsto nie jest. Później są wibracje na aucie. Poduszki po dupie dostają, bo nie pracuje w swojej neutralnej pozycji ta poduszka. Warto na to uwagę zwrócić przy wyglądzie. Powiem szczerze, że u mnie tutaj już się praktycznie ustawiło to po środku. Znaczy mogę powoli dociągać. No to by się nie chciało tak robić w ten sposób. Chcecie? Jedno. Teraz sobie tą popuszczę, zobaczę czy jest po środku. Idealnie. Kręcę sobie ręcznie to. Dobra. Też nie czepiajcie się o moment obrotowy, bo to moment ma tylko sens, kiedy wymieniamy te śruby. Ja ich nowych nie mam. One są rozciągliwe. A tak jak powiedziałem, jeszcze nie spotkałem się, żeby się odkręciła, urwała albo nie wiem co. Chyba, że ktoś to robi bardzo nieumiejętnie pierwszy raz. Tu mamy dokręcone.
Zostało nam tak, tą blachetkę. Zobaczcie, jak bardzo to jest zardzewiałe. Ja to popsikam tak samo. Jedno i drugie. Coś robił przy tym aucie jeszcze. Często gęsto te śruby się urywają. Jak się urwie w poduszce, to jeszcze pół biedy. Jak się urwie przy budzie, to już koniec. To mamy zrobione. No to co nam zostało? Rzucimy sobie aż. Czy tak, lewarek mogę opuścić. Jak się nic. O, panie. Taki już sztywny to on dawno nie był. Oczywiście silnik. To sobie ma miejsce. Teraz tak. No jeszcze sobie tuknę, bo nie widzę. Tak zrobię. Przewód. Teraz tak, to w sumie zbiorniczek można przykręcić już. Dobra, wiecie co, ja to chyba poskładam już bez kręcenia, bo czyli tak, nikt tego nie będzie oglądał, jak ja kręcę poszczególne śrubki, to nie ma sensu. Te uszczeleczki sobie warto nasmarować, zresztą one nie ciekły, także jest jeszcze są w dobrej kondycji, bo często sobie ciekną. Poczekajcie. Dobra, zakładamy uszczelkę, znaczy uszczelkę, zabezpieczenie, myślałem o uszczelkę i gadam o uszczelkę. No, tutaj sobie, wklikło się, i tak samo teraz, tutaj zabezpieczenie. Dobra, no i teraz tu wężyki, parę rzeczy i to by było. Dobra, ja już tu poskładałem tą górę całą, zostało filtr przykręcić, wężyk jest założony i wszystko jest już założone. Zostało tylko wymienić końcówkę drążka kierowniczego, ale tego to już pomoże. O, nakręcę w następnym filmiku. Dobra, trzymajcie się. Na razie. No i do kolejnego razu.